Na pewno punktowo nawet ok, ale finalnie i tak było dosyć dużo problemów, bo męczyliśmy się z prędkością dzisiaj. Starty były dosyć dobre, jednak kwestii brakowało w polu. To było właśnie też widać w międzynarodowym półfinale, gdzie na pewno w Afinach, jak zostałem wylosowany z tego czwartego pola, to wiedziałem, że będzie bardzo ciężko wystartować, żeby wygrać ten bieg ze startu bynajmniej, no, ale udało się pod razie trochę pogonić chłopaków, jednak później mówię, po drugim życiem okrążeniu myślałem, że ktoś będzie dogonić pierwszą dwójkę, więc podsumowując, trzecie miejsce fajnie, punkty nawet ok, prędkość taka sobie, starty też dobre. A jak oceniasz to przygotowanie toru, bo chyba trochę brakowało mijanek gdzieś na grę pod koniec zawodów, kibice oglądali tego ścigania. A to jest tak cały sezon, jak się oglądali mecz ligowy, to jest naprawdę taki tor i taka specyfika, że... Na lidze tych mijanek bywa często dużo mniej. No, więc to jest trzeba też przyznać, jak więc to jest też tor taki, gdzie jak się zna ścieżki, a też nie są doświadczeni tutaj zawodnicy, to nie są chłopaki, którzy pierwszy raz tutaj jeżdżą. I też każdy obserwuje i widzi, jak ten tor się zmienia, więc każdy idzie stara się tą jedną linią jechać najszybszą i to jest normalne w tym, że tak powiem, nowoczesnym żużlu od kilku lat, że tych błędów coraz mniej popełniają zawodnicy, dlatego tych zmianek jeszcze nie. To jest, Patryk, daleka droga do Lublina, logistyka cała zaplanowana, gdzieś dostać po drodze, jak to wygląda? No właśnie mamy plan, że zostajemy tutaj, ponieważ chcemy sprzęt umyć i rano wjechać do Lublina. Taki jest sprzęt. A co zaraz wyjdzie po wywiadzie, to muszę pogadać z chłopakami, bo musimy się zorganizować. Na razie jest chaos, tylko auto i nie wiem co zaraz będzie, więc no plan jest, więc tylko czekamy, żeby go zrealizować. To szybkie ostatnie pytanie, jutro mecz z drużyną, która jeszcze nie przegrała żadnego spotkania. Myślisz, że może to zastąpić w starciu z swoim zespołem? No to po 16 zobaczymy. Przeglądajcie telewizję, włączajcie radia, relacje w internecie i oglądajcie. Powiedz jeszcze, Patryk, czy czujesz taki lekki niedosyt jednak po tych dzisiejszych zawodach? Byłeś jednym z najsilniejszych zawodników w stawce i zdecydowanie no, byłeś w stanie wygrać dzisiejsze zawody, jednak się nie udało. Czy taki niedosyt czujesz? W pierwszym pytaniu powiedziałem wszystko na ten temat, a nazwiska nie jadą. No to jest sport, no jest mega wyrównany teraz sprzęt i to wszystko, więc... Nie dziwota, więc ciężko obstawić na pewno przed zawodami, że zawodnicy grantki będą obejmować prowadzenie cały czas. Dużo jest teraz tak skomplikowany, że czasami jest wszystko, czasami jest wszystko. Kibice tego co nie życzę? Tak, to jest zawsze spoko z kibicami. Frekwencja jest zawsze na takich turniejach, o dziwo i tak zawsze dużo, bo na niektórych torach się to widać, więc drewniku zawsze dopisują kibice, więc nie ma się trudniczu, ok. Najważniejsze to, że pogoda się udała, bo myślałem, że ulewa sprawdza, dzisiaj było pochmurnie cały czas, ale jednak udało się, objechaliśmy cało i zdrowo, zawody, kibice byli, więc czekamy na kolejne imprezy, tak naprawdę. Czyli trzecie miejsce mierzysz w zwycięstwo w całym cyklu i ten sposób awans do Grand Prix? Wolałbym jednak sobie zostać w tym Grand Prix sam z siebie i zostać to przejść wyżej. A jeśli się uda to wygrać, to będzie super, bo to będzie kolejny medal do kolekcji i bezpośredni awans do Grand Prix, więc wiadomo o co idzie. Dzisiaj na drugim miejscu w zawodach rybników inaugurujących cały cykl set tegoroczny. Jak pan ocenia tę imprezę? Kurczę, no może nie było jakoś mega dużo walki, bo na początku wydaje mi się, że wiele zawodników miało problem z tym torem. Żeby tak mniej więcej znaleźć ustawienia, bo po prostu był troszeczkę taki skaczący. Natomiast z biegiem czasu widać było, że tej walki było coraz więcej, bo tor się gdzieś tam odsypał. Zawodnicy coraz śmiali na nim jechali, natomiast no, udało się gdzieś tam dokończyć cało i zdrowo te zawody. Mieliśmy na szczęście, no na szczęście, nieszczęście, jeden upadek i wszyscy cali zdrowi. No i dobrze, tylko tyle sytuacji tych złych. Ze swojej postawy zadowolony? Tak, chociaż wiadomo, zawsze chciałoby się jeszcze lepiej, ale no na daną chwilę jestem zadowolony. Mógłbyś jakoś skomentować sytuację z 20 biegu. Byłeś bardzo blisko taśmy i przeprowadziłeś świetny atak, bardzo blisko bandy. Świetny atak przeprowadziłeś, jak to wyglądało z twojej perspektywy?
które teraz mam dziurę w głowie i tak naprawdę mi ciężko w ogóle przypomnieć sobie, bo nawet ten ostatni bieg nie mam jak oglądnąć sobie i nawet nie wiem, co się w nim działo. Natomiast wiem, że przez chwilę byłem ostatni, więc... Znaczy mówię o 20 biegu, no wiem. Tak. Wiem, że chyba jechałem za Dominikiem jakoś go wyprzedziłem, ale już nie pamiętam, naprawdę, bo ja mam tak, że mam dobrą pamięć, tylko krótką, ale z drugiej strony na żół to dobrze, bo jak masz też przegram, to szybko się resetuje i się nie dobijam. Jak ci się atmosfera podobała dzisiaj i kibice na stadionie w Rybniku? No oczywiście bardzo, no bo wiadomo, każdy przyjechał kibicować swoim zawodnikom, albo też po prostu ogólnie. Pogoda też była fajna, bo może by było cieplej, to jednak kibice by wybrali bardziej plaży niż smażenie się na stadionie, a dzisiaj była taka idealna pogoda żużlowa. No i widać, że tu mnie ludzie przyszli. Ja wiadomo, w Rybniku ludzie są bardzo spragnieni żużla, więc fajna sprawa. Znaczy, jak się jeździło w Rybniku? Dawno tu chyba nie byłeś. Dobrze, tylko muszę powiedzieć, że przez to, że kilka tych fal było na torze, to innymi razami jednak jeszcze bardziej śmiało można się było gdzieś tam pojechać na tym torze, a dzisiaj trzeba było jednak... Ja mam taką sytuację, że po prostu nie mam jak trenować, ponieważ leczę kontuzję. Jak mam zbyt długą przerwę, to po prostu nie czuję tego wszystkiego. No i po prostu ten wynik, dlatego to wszystko jest takie też, że nie jestem zadowolony. Natomiast i tak z tego wyciągnąłem, co mogłem. Nie wiem, żeby zwycięstwo w całym cyklu? Bardzo bym chciał, ale nie robię sobie jakiegoś balonika, nie pompuję, bo wiem, że na mnie to źle wpływa i staram się jakby normalnie, totalnie podchodzić i... Wiadomo, mam wysokie ambicje, ale po prostu moja psychika działa różnie, więc muszę jakoś uczyć się ją rozbrajać. No, pierwszy kroczek już jest. Tak, jakiś mały krok jest, oby tak dalej. Jak oceniasz dzisiejszy tor? Podobał ci się, czy pasował tak, ci? Tak, właśnie gdyby nie tylko te hopy, no nie, to był po prostu tor idealny. Nie wiadomo, że trzeba jechać na wszystkim i tak dalej, a po prostu chodzi mi tylko o to, że dużo więcej byłoby tu gdzieś tam wyścigów takich, które byłoby więcej walki, dużo więcej by się jeszcze działo i tak dalej, bo jest to tak, gdzie gonić, ten tor jest ogromny, tylko po prostu te fale robią to, że po prostu w danym momencie jakby walczy z motocyklem, a nie walczy z zawodnikiem, więc w moim przypadku na pewno tak było, bo tak jak mówię, jestem po kontuzji i nie mam jakby w tym momencie na tyle umiejętności, żeby po prostu to przeskoczyć. Byłem może był w takim biegu ciągłym, że trenowałbym i tak dalej, jeździł normalnie, to po prostu byłoby tak, że byłoby bardziej śmiało i ten, i lepiej, bo na przykład też się próbuję też wczuć w rolę na przykład Piotra Plawickiego dzisiaj, no nie, no wrócił pierwsze zawody po kontuzji, wiadomo, że zawsze będzie jakiś ból odczuwał i na pewno dla niego dzisiaj jazda nie była komfortowa, żeby mógł pokazać wszystko. Podsumowując, zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Okay. Dziękuję. Dzięki. Bardzo.